Siemano, witam wszystkich po krótkiej nieobecności. Niestety byłem zmuszony, żeby wyjechać do Norwegii, aby zapuścić tę oto piękną brodę i wreszcie stać się mężczyzną. W tym czasie chłopaki organizowali wiele ciekawych rzeczy, o których powiemy wam w tym właśnie odcinku, a na końcu ogłosimy zarąbisty konkurs. Stay tuned! Ja jestem Bomba, a wy oglądacie Miejskie Sporty TV. Tak jak mówiłem, ostatnimi czasy byliśmy w rozjazdach. Chłopaki z miejskich jeździli po całej Polsce i brali udział w różnych eventach. Jednym z największych była strefa orzeźwienia warki Radler, która znajdowała się w Sopocie oraz w Lake Park Wilanów. Relacje z tego wydarzenia możecie zobaczyć u nas na kanale oraz na Facebooku. Ale jesteśmy już z powrotem w naszym lokalnym sklepie. Jeżeli nie wiecie, jak do nas trafić, koniecznie sprawdźcie wirtualny spacer na mapach Google, gdzie możecie obejrzeć nasz sklep w Warszawie oraz w Krakowie, jego wnętrze i niesamowitą ilość towaru. A zostając przy towarze, mamy dużo nowości, przede wszystkim fantastyczne czapy Miejskie Sporty, które idealnie nadają się na 40-stopniowy warszawski upał. Ponadto mieliśmy niesamowitą dostawę fiszek, które zasypały nas od góry do dołu. Najpopularniejsze kolory już się rozeszły, dlatego sprawdzajcie koniecznie na stronie, co jeszcze nam zostało i szybko zamawiajcie swoje ulubione kolory. Pozostając w temacie małych plastikowych deskorolek, ostatnio internety zostały zalane wieloma ciekawymi filmikami. Przede wszystkim pozycja obowiązkowa dla wszystkich to My Name is Manolo, gdzie gościu wyprawia dosłownie czarodziejskie rzeczy ze swoją deską. A w Polsce Halina rzuca nam rękawice do Fiszka Challenge, kto zrobi najlepszy trik. Sama zrobiła 360 flipa, zobaczymy, czy możemy to pobić. Zapraszam na ulicę. Oczywiście nie jestem tak piękny i zgrabny i stylowy na fiszce jak Halina, ale mam nadzieję, że także udało nam się dorzucić coś do pieca. Czas na... Postanowiliśmy wziąć zwykłą fiszkę i dodać coś od siebie, zmodyfikować ją tak, by jeździło się na niej jeszcze lepiej. Zobaczcie, co nam z tego wyszło. To gang z Albanii, to gang z Albanii, to gang z Albanii, to gang z Albanii, to... Jak widać, oglipowana fiszka przedstawia się fantastycznie. Czarna fiszka, czarne kółka, srebrne traki. Dosłownie idealny, piękny materiał. Zobaczmy, jak się na tym jeździ i jak poprawiła się jazda i jakie są efekty. Ten czarny rumak wjechał na warszawską ulicę, dokładnie tak jak gang Albanii wjeżdża wam na psychikę. Ale wracając do rzeczy, grip na fiszce jest to naprawdę doskonała sprawa. Dzięki niemu mamy większą kontrolę nad tym, co się dzieje. Jest łatwiej robić triki. No i jest to zupełnie nowe doświadczenie. Dlatego zachęcamy was do tego, by spróbować samemu. A teraz chwila, na którą wszyscy czekali, czyli wielki konkurs miejskich sportów! Macie 2 tygodnie na to, żeby podzielić się z nami, jak spędzacie czas w te ciepłe letnie dni i jak wykorzystujecie do tego miejskie sporty. Zaplodujcie swoje zdjęcie na Instagram lub Facebook z hashtagiem miejskie sporty podkreśnik fiszka. Pierwszą nagrodą w konkursie będzie ta oto fantastyczna fiszka, którą przed chwilą własnoręcznie i własnonożnie
oglipowałem i stestowałem. Drugie i trzecie miejsce to świeżutkie, nowiutkie czapeczki od Miejskich Sportów. Już za 2 tygodnie zwycięzcy zostaną opublikowani na naszej stronie facebookowej. Wybór zwycięzcy będzie subiektywny, ale oczywiście im więcej lajków pod zdjęciem, tym także nam będzie łatwiej wybrać zwycięzcę. Także do roboty i do usłyszenia!